Witajcie, moi drodzy. Nie mogę znieść ludzi, którzy stosują wobec mnie przemoc. Z tego powodu karzę brutalnych mężczyzn, zabijając ich. Tymi słowami Milena Quaglini, która została uznana za winną 3 morderstw, wyjaśniła śledczym swój motyw zabójstwa. Obecnie zdecydowanie rzadziej słyszy się o kobietach morderczyniach, choć są kraje, w których panie dominują, jeśli chodzi o liczbę ofiar. Gdy zaś weźmiemy pod lupę sytuację we Włoszech, tutaj do tych najbrutalniejszych można by zaliczyć panią Cianciulli, ale są także historie te nieco zapomniane i jednym z takich przypadków jest właśnie sprawa Quaglini. Wielu określa ją dzisiaj mianem Czarnej Wdowy. Jednak czy rzeczywiście mają rację? Niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie. Tymczasem ja zapraszam Was do wysłuchania tej historii. Milena urodziła się w 1957 roku w Mecannio w prowincji Pavia, zgodnie z tym, co mówili po latach sąsiedzi, w zupełnie normalnej rodzinie. Okazuje się jednak, że prawda była zupełnie inna i że już od najmłodszych lat borykała się z dorastaniem w patologicznej rodzinie, gdzie każdy dzień był niemalże walką o życie. Ciągłe awantury, nadużycia, przemoc oraz bicie, jak sama twierdziła, były codziennością. Największy wpływ na tą sytuację miał ojciec dziewczyny. Był alkoholikiem z wieloletnim stażem, który nie wahał się podnosić ręki na żonę i córki. Dramat, który trwał nieprzerwanie od tylu lat, wreszcie udało jej się przerwać, bowiem w wieku 19 lat uciekła z domu i zamieszkała gdzieś między Como a Lodi i tam utrzymywała się, wykonując dorywcze prace. To również tam poznała swojego pierwszego męża, z którym razem doczekali się synka Dario. Dla niej był to najszczęśliwszy okres w jej życiu. Czas spędzony u boku 2 ukochanych i jakby nie było obecnie jedynych mężczyzn w życiu kobiety, wedle jej wspomnień momentami przypominał bajkę. Wtedy nagle pojawiła się diagnoza – cukrzyca, w wyniku której mężczyzna zmarł kilka lat później. Cały jej świat legł w gruzach. Została sama z synem, pogrążając się w całkowitej depresji, co koniec końców doprowadziło ją do uzależnienia od alkoholu. Jakiś czas później Milena przeniosła się do Travaccio Sicomario, gdzie znalazła pracę i poznała Mario Fogli, robotnika po 50, i to właśnie u jego boku postanowiła spróbować ułożyć sobie życie od nowa. Para wzięła ślub, lecz po starym, idealnym małżeństwie kobiety nie było nawet śladu. Fogli szybko okazał się osobą agresywną, a ich wspólne życie charakteryzowało się kłótniami, wyzwiskami i pobiciami, w których razem z jej synem wszyscy brali udział. Mało tego, mężczyzna był do tego stopnia zazdrosny, że zmusił żonę do rezygnacji z pracy, przekonany, że pracująca kobieta prędzej czy później go zdradzi. Milena, mimo tych komplikacji, postanowiła trwać w małżeństwie, licząc na to, że sytuacja może się poprawi. W międzyczasie urodziła 2 córeczki, ale nawet to nie poprawiło ich wspólnych relacji. Quaglini po raz kolejny czuła, że grunt usuwa jej się spod nóg i z tego powodu ponownie zaczęła uciekać w alkohol, a do tego w tym samym czasie zażywała coraz więcej leków antydepresyjnych. Kiedy problemy zaczynały się piętrzyć do niewyobrażalnych rozmiarów, oliwy do ognia dodali komornicy, którzy pojawili się w domu, aby zająć majątek rodziny z powodu długów Fogliego. Milena wreszcie postanowiła powiedzieć stop i opuściła dom. Następnie przeniosła się do Este, prowincji Padwa, gdzie znalazła pracę jako portierka w siłowni. Szybko okazało się, że te pieniądze nie wystarczają na podstawowe potrzeby. Dlatego, aby dorobić, zatrudniła się jako opiekunka starszego człowieka, a dokładniej 83-letniego Giusto Dallapozza. Według zeznań kobiety mężczyzna pożyczył jej 4 miliony lirów, lecz za tym dobrym uczynkiem krył się pewien ukryty plan, bo jakiś czas później zażądał od niej zwrotu 500 000 lirów miesięcznie lub zapłaty w naturze. Gdy przyznała się, że nie może teraz zwrócić mu pożyczki, mężczyzna wpadł w furię. Próbowała go uspokoić, ale Giusto chwycił ją za ramię, popchnął na łóżko i zamierzał zgwałcić. Kobieta z całych sił starała się go odepchnąć. Wreszcie złapała stojącą na stoliku nocnym lampę i rozbiła ją na jego głowie. Stary człowiek upadł i natychmiast zmarł. Milena, widząc, co właśnie zrobiła, uciekła z przerażeniem. Kilka godzin później, spokojniejsza, wróciła na miejsce zbrodni, aby opracować plan oczyszczenia się z zarzutów. Zadzwoniła na policję i powiedziała, że gdy weszła do środka, zastała Giusto leżącego na podłodze w dużej kałuży krwi. Wyjaśnienia Mileny sugerowały, że mężczyzna został napadnięty lub okradziony, więc śledczy puścili ją wolno. Wtedy nikt nawet nie podejrzewał, że to ona może być odpowiedzialna za to morderstwo. Następnego dnia, jak gdyby nigdy nic, ponownie wróciła do swojego męża. I chociaż sytuacja w domu wcale nie uległa poprawie, ponieważ nie było dnia, żeby Mario nie podniósł na nią ręki, to ona z każdym dniem zbierała w sobie siłę, by wreszcie postawić się tyranowi i już nigdy więcej nie pozwolić sobą pomiatać. Okazja, by się sprawdzić, pojawiła się dość szybko, bo już 2 sierpnia 1998 roku. Wieczorem po kolejnej kłótni Milena poczekała, aż Mario Fogli pójdzie spać. Mężczyzna z pewnością nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że kładzie się do małżeńskiego łoża już po raz ostatni. Po położeniu dziewczynek do łóżka wróciła do sypialni i widząc go pogrążonego w głębokim śnie, związała mu ręce i nogi. Następnie wzięła sznur i z całych sił zacisnęła pętlę na jego szyi. Mężczyzna zerwał się szybko i zaczął szamotać na wszystkie strony. Widząc to, kobieta uderzyła go w głowę najpierw lampką nocną, a potem drewnianą skrzynką, co skutecznie go ogłuszyło. Na sam koniec udusiła go sznurkiem od okiennicy. Po zabiciu męża, aby dzieci nie znalazły jego ciała, wyciągnęła go na balkon i przykryła plastikowymi workami. Dopiero po południu następnego dnia Milena zadzwoniła na policję. Z centrali usłyszeli drżący kobiecy głos, mówiący: „Zabiłam swojego męża”. Kilka patroli pojechało do domu rodzinnego w miejscowości Broni i zastało tam 41-letnią kobietę, kompletnie oszołomioną. Oczywiście kobieta została aresztowana, a przez cały proces powtarzała w kółko, że jej zamiarem nie było zabicie męża, a jedynie jego przestraszenie za całe piekło, jakie przeżyła z jego rąk. Ostatecznie sąd w Vogera skazał ją na 14 lat więzienia. Po wydaniu wyroku prawnicy Mileny złożyli kilka apelacji. Odwołali się od wyroku, twierdząc, że kobieta była chora psychicznie, w efekcie czego karę skrócono do 6 lat, a ostatecznie została zamieniona na areszt domowy. Jednak po wyjściu z więzienia Milena nie wiedziała, dokąd się udać. Adwokat kobiety znalazł jej miejsce w ośrodku dla alkoholików, ale prawie natychmiast została z niego wydalona, ponieważ nie przestrzegała regulaminu. Poprosiła matkę o pomoc, ale ta odwróciła się od niej. Po kilku latach trzeźwości znów zaczęła pić i niestety z tą chorą namiętnością już nigdy się nie uporała. osamotniona i odrzucona przez najbliższych, po zobaczeniu ogłoszenia w gazecie zdecydowała się na wspólne mieszkanie z nieznajomym. W ogłoszeniu Angelo Porrello opisał siebie jako 53-letniego rozwiedzionego mężczyznę, który szuka partnerki, aby razem zamieszkać, a potem zobaczymy. Były skazaniec wymyślił to ogłoszenie, aby w jakiś sposób zwabić do siebie kobiety i zacząć swoją przygodę od nowa. Niczego nieświadoma Quaglini odpowiedziała i pojechała do jego domu w Baskape. Ich relacje na początku okazały się całkiem dobre, jednak dopóki Milena nie dowiedziała się, że Angelo jest pedofilem oskarżonym o wykorzystywanie seksualne nieletnich. Pewnego dnia poprosił ją nawet, aby ubrała się prowokacyjnie i poszła za nim do pokoju. Oczywiście nauczona doświadczeniem odmówiła. Po tym zaczęła się od niego oddalać, a on postanowił ujawnić swoją prawdziwą, agresywną twarz. Wszystko wyszło na jaw, gdy w nocy 5 października 1999 roku Angelo dwukrotnie pobił i zgwałcił Milenę. Gdy po wszystkim udało jej się dojść do siebie, postanowiła zachować zimną krew, a następnie wstała z łóżka i jak gdyby nigdy nic zaproponowała mu kawę. To była jej szczególna zemsta, ponieważ kilka minut później mężczyzna zasłabł. Oczywiście ona nie była z tego powodu zdziwiona, bo chwilę wcześniej wsypała mu do kawy kilka tabletek nasennych. Gdy był już nieprzytomny, zabrała go do łazienki, włożyła do wanny, a na koniec utopiła. Kiedy upewniła się, że już nie żył, ukryła go w kompostowniku w ogrodzie i uciekła. 20 dni później policja znalazła ciało, oczywiście w zaawansowanym stanie rozkładu. W trakcie śledztwa funkcjonariusze sprawdzili dom w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów, które mogłyby doprowadzić ich do sprawcy. Znaleziono kilka pustych opakowań po środkach nasennych, listy, które Milena napisała do ofiary w odpowiedzi na jego ogłoszenie oraz damskie włosy na łóżku należące właśnie do niej. Kiedy śledczym udało się odnaleźć Milenę, przyznała się do popełnienia morderstwa i opisała je ze wszystkimi szczegółami. Kiedy wydawało się, że sprawa dotyczyć będzie tylko tego morderstwa, przypomniano śledczym, że kobieta była już zamieszana w dwie inne ofiary śmiertelne. Z jednej strony zabójstwo 80-letniego mężczyzny, na które nigdy nie było żadnych dowodów, a z drugiej zabójstwo męża, za które została skazana. W obliczu tak oczywistych dowodów kobieta w końcu bierze na siebie winę za wszystkie trzy morderstwa. Podczas procesu usprawiedliwiała się, twierdząc, że jeśli ktoś traktuje ją źle, ona z tego powodu potraktuje go jeszcze gorzej, jak gdyby jej zachowanie wynikało z zaburzeń psychicznych. Na to właśnie zwrócili uwagę jej prawnicy przed rozprawą i dlatego sędzia sam nakazał przeprowadzenie badania psychiatrycznego, aby ustalić, czy można przypisać jej winę, czy też nie. Badaniem oskarżonej zajmowało się dwóch psychiatrów, jednak obaj stwierdzili podobnie, że kobieta powinna zostać poddana leczeniu w odpowiednim ośrodku, ponieważ przejawia pewne zaburzenia. 13 października 2000 roku, po uwzględnieniu obu wniosków, Milena została skazana na 6 lat i 8 miesięcy więzienia za śmierć Mario. 4 miesiące później inny sąd skazał ją na rok i 8 miesięcy więzienia za zabójstwo staruszka, ponieważ według sądu kobieta w tym wypadku działała w obronie własnej. Jeśli zaś chodzi o zabójstwo Angelo, trzeciej ofiary, wzięto pod uwagę kolejną, trzecią już opinię psychiatryczną. Stwierdzono w niej coś zupełnie sprzecznego. mianowicie, że Milena była zdolna do zrozumienia konsekwencji swoich czynów, a trzy przestępstwa miały wspólny mianownik – seks, przemoc i śmierć. Co więcej, kobieta posiadała dziwną potrzebę zemsty za doznane krzywdy, co mogłoby symbolizować zemstę, jakiej dokonałaby na swoim ojcu. Całość została podsumowana słowami, że ta triada morderstw reprezentuje jednoznacznie postać seryjnego mordercy. W czasie, gdy sąd rozpatrywał tę ostatnią ocenę, Milena przebywała w więzieniu dla kobiet Widziajwano, gotowa do wszelkiego rodzaju zajęć, np. malowania. Terapeuci zauważyli w niej znaczącą zmianę, a nawet to, że może wrócić do zdrowia i prowadzić normalne życie. W tamtym czasie media nazwały Milenę Quaglini mścicielką z północnych Włoch. W 2001 roku nastąpiło przebudzenie legendy Czarnej Wdowy. 24 października miał się rozpocząć proces w sprawie śmierci Angelo Porrello, ale kilka dni wcześniej, we wtorek 16 października, Milena popełniła samobójstwo. Wzięła z łóżka jedno z prześcieradeł, pocięła je na paski i używając jednego z nich, powiesiła się. Kiedy strażniczka zobaczyła ją w celi, zorientowała się, że jeszcze oddycha. Quaglini została przewieziona do szpitala, ale kilka godzin później zmarła. Możliwe, że kobieta w dalszym ciągu cierpiała na depresję i dodatkowo zażywała leki psychotropowe, a może nawet piła alkohol. Kiedy następnego dnia rano funkcjonariusze udali się do celi, znaleźli kartkę z napisem „Już dłużej nie wytrzymam. Wybacz mi, mamo”. W ten sposób kończy się życie Mileny Quaglini, jednej z niewielu włoskich seryjnych morderczyń, która zabijała mężczyzn, aby zemścić się za doznane krzywdy. Ciekawi mnie, czy to, co opisywała Milena, to rzeczywiście prawda. Jeśli tak, to naprawdę bardzo jej współczuję. Dla mnie nie ma nic gorszego niż gwałt i nie jestem w stanie zrozumieć człowieka, który posunął się do czegoś takiego. Ale co jeśli kłamała i tak naprawdę tuszowała w ten sposób jedynie swoją nienawiść do mężczyzn, ponieważ sama miała złe doświadczenia w dzieciństwie? Cóż, jak w wielu tego typu sprawach, odpowiedzi na to pytanie już pewnie nigdy nikt nie udzieli. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jeśli macie ochotę, zostawcie suba, łapkę w górę i napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie. No i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!